Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mission 24, a jest już trzeci odcinek z gry Port Royal 2. Będzie to taki trochę dodatkowy odcinek, poranny dodatkowy odcinek, który będzie troszkę krótszy od pozostałych. Wydaje mi się, że około 15 minut, tak około pewnie 9 on będzie już wrzucony. Ale nie obawiajcie się, oczywiście po południu też postaram się coś wrzucić takiego, co będzie miało normalny, że tak powiem, etat pracy, czyli około 20 minut, 30. Dostałem protipa od widza. Phoenix, bardzo ci dziękuję. Ponieważ napisałeś mi, że można zrobić coś takiego, że po prostu wybudować obszar mieszkalny. Wybudować obszar mieszkalny, potem jakieś plantacje i potem te plantacje usunąć i żyć z samych obszarów mieszkalnych. To ma to jakiś sens, nie powiem, że nie. Dlatego właśnie już tutaj w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszkę tym budowaniem, rozbudowywaniem. Musimy na początek poczekać, aż się magazyn wybuduje, a po drugie możemy w sumie w tej Margarcie sprzedać. O nie, 100 chciałem, dobra, chciałem 10 sprzedać, ale trudno. W twoim brakuje pracowników, pewnie w tej fabryce Lin, dokładnie. 14 ludzi nam brakuje, to możemy pojechać na przykład do... Czy tutaj któreś miasto? Guadeloupe ma nadmiar ludzi, ok, także my tam popłyniemy. Weźmiemy sobie na zawsze 5 do przodu. Kupimy sobie także trochę tych cennych dla nas przypraw i wino, ponieważ one dają bardzo duży zarobek. Ja tutaj tak zbytnio się nie przeglądam, co można kupić, tylko płynę szybko przed siebie. I teraz już jest nawet nadmiar pracowników w Margaricie, 14, także sobie będziemy wozić teraz tych ludzi. I mamy dziennie, produkujemy jedną linę. I już mamy wprodukowane 5. Ja w sumie tak się zastanawiam, że to by można zedytować. Szlak kupiecki. I albo to było w tych, to było chyba, nie pamiętam jak to było dokładnie, ale jeśli wejdę do magazynu, to można chyba... A, tu jest automatyczne sprzedawanie poprzez magazyniera. Tutaj jak jest minimum, załóżmy, to 85,6, żeby było trochę zarobku. Alina? Ile? Jaka jest cena produkcji tej liny? 333. A tutaj 77. Czy nie dało możliwości po prostu, że nie wiem w sumie. Mam nadzieję, że on będzie brał teraz tego. Nie dowiem się na razie. W sumie dobrze. A więc nasz Marco Borges.
Nie, jednak nie. Antonio Ruiz popłynie do Port Royal w celu kupienia drewna oraz cegieł i zabrania tych ludzi. Możemy coś kupić? Cegły. Cegieł nie chcemy, ale ludzi jak najbardziej weźmiemy. Port Au-Prince. Tutaj też desek nie kupimy. I w sumie nic nie zrobimy. Tortuga. Może w Tortudze nam się uda kupić deski. Dość sporo kosztują, ale możemy wziąć 3. Zawsze coś. Tutaj możemy wziąć też parę desek. Tak do 10 dobić. Ok. Do San Juan popłyńmy. Tutaj też nie kupimy desek, bo potrzebują. No właśnie. Ale możemy kupić te towary luksusowe oraz zabrać ludzi. Esetom. O, tutaj można kupić deski. W dość fajnej cenie. Bierzemy oczywiście ludzi. Tu możemy sprzedać po 10 tych towarów luksusowych. I możemy sprzedać troszkę narzędzi. Antigua. O, tutaj sprzedamy resztę. I kupimy 10 desek. Gwadelupa. W Gwadelupie liny są potrzebne, ale nie dostarczymy im. Przynajmniej na razie, ponieważ na razie zajmujemy się tutaj, żeby ogarnąć to drewno. O, tu jest fajna ilość drewna. Jeszcze tak właśnie jest 30 by się przydało. Może w Puerto Santo za 150 tak średnio będę kupował za tyle. 157, no dobra. Niech będzie. 60 ludzi mamy i 60 cegieł jest. Juty jest już coraz mniej. Zobaczymy. Powinienem mieć juty, powinienem mieć 49 łącznie tych dwóch. Kawałek mapy za 3500. No dobra, daj mi ją. Kolejna skala. To miejsce znajduje się niedaleko miasta X. No dobra. A ta mapa? O, super, 3500 za nic. No dobra, trudno. A gdzie jest nasz ten? On jest tu, to zanim tu dopłynie, to już będzie 49 dni. Wjeżdżamy do Puerto Santo i nie mamy cegieł, ale cegieł to nie powinien być problem. To jeszcze szybko popłynę kupić cegły. Okej, mam cegły. I możemy teraz tak. Magazyn jest wybudowany, także już damy sobie. Budujemy sobie jeden obszar mieszkalny, który może mieć 120 ludzi. I weźmiemy, wybudujemy dwie plantacje juty, może koło niego. Ok, teraz poczekamy, aż ona się wybuduje, ta plantacja juty, i oni będą u nas mieszkać. Codzienny koszt utrzymania to 50, a widzicie, ludzi jest na razie 0. Ale jak tutaj doprowadzimy do tego 60 osób, no to już będziemy mieli zarobek. Weźmy te liny i posprzedawajmy je po tych wyspach angielskich. Proszę bardzo, 490. Proszę bardzo, tutaj parę sprzedamy tych lin. Zarobek rzędu, o kurcze, tutaj jest piękny zarobek, nawet 10 sprzedamy. I tak się przejechaliśmy i zarobiliśmy bardzo dużo pieniędzy. Nie jestem pewien, czy nie będziemy potrzebowali jeszcze jednego obszaru mieszkalnego, także ja się tam popłynę do Port Royal. Jeszcze obserwuję tutaj w prawym rogu w mapce, jak pływa sobie ten kupiec nasz. Dopłynęliśmy do Port Royal. Tawern nic ciekawego i kupimy sobie 30 desek. Jak przypłyniemy do Margarit, to powinno już być robione tutaj. Wykupione to pasy w mieście. I sprawdźmy teraz tak. Poczekamy aż właśnie. Sprawdźmy w dokach, ile jest lin. 14.
Czyli nie wziął tych linii. I on nie bierze. Dobrze, to może jak wy będziecie wiedzieć, to możecie mi napisać, jak to ustawić. Bo wiem, że tak się da, że on po prostu on weźmie tej linii. Przynajmniej część. Wiem, że tak się da, ale nie wiem, jak to zrobić do końca. Wybudujmy obszar. A, musimy... Musimy dać... O, mamy dwóch mieszkańców tutaj w tym. Tutaj wybudujemy kolejny obszar. Brakuje 60 ludzi, których teraz pakujemy. O, proszę bardzo, tu są rodziny. Ich zarabiamy w tej chwili 86 biernie za darmo. I tu jest 58 pracowników i mamy 4 juty na dzień prawie. Jak będzie 60, to będzie 4 juty. Możemy popłynąć szybko do Margarity. Wziąć tych dwóch. Nawet chyba już nie potrzeba. Nie, jeden tylko potrzeba. No i pięknie. No i pięknie. Plantacja juty w pełni wypełniona. Tutaj mamy prawie 100 sztuk złota na dzień. I potem możemy zrobić teraz, po prostu będziemy stawiać te plantacje, one się wybudują. Ludzie przyjdą do domków i będziemy je po prostu uburzyć, sprzedawać, użyć nawet. Bo wtedy po prostu oni dalej będą w tych domkach mieszkalnych, będą nam dawać pieniądze, a my będziemy brać z tego kasę. Dobrze, tak jak mówiłem, to będzie króciutki odcinek, taki będziecie go mieli na rano. Ale sprawdźmy ten fragment mapy. O, kolejne kurcze. No. Dobra. Także w tym miejscu ja dziękuję wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się jeszcze dzisiaj w następnym odcinku, który będzie po południu. Trzymajcie się. Cześć.